Dzisiejsze pytanie dotyczy prywatności. Gdzie są jej granice? Jak sobie radzić w momencie, kiedy ktoś nam zabiera przestrzeń, naszą własną przestrzeń prywatną? Jak walczyć o swoje? Czy to są odpowiednie pytania? Jeżeli ktoś nam zabiera naszą prywatność, to znaczy, że wchodzi w nasze granice, że nie umiemy sobie ich postawić. Jeżeli ktoś nam zabiera naszą prywatność, to co tak naprawdę nam zabiera? Zabiera nam świat myśli, który tak czy inaczej prawdopodobnie nas ogranicza. To, gdzie mamy granice i czy ktoś w nią wchodzi albo nie wchodzi, jest wynikiem tego, jak postrzegamy siebie. Czy jesteśmy istotą, która się separuje od innych? Bo właśnie to robi nasze ego. To robi nasza myśl. Separuje się od innych, stawia granice. I dzięki temu naszym udziałem jest może niezależność, ale z tym przychodzi również frustracja. Z tym również przychodzi separacja, dzielenie, podział. Jaka jest inna droga? Jeżeli sobie uświadamiamy, że cały kosmos jest połączony, jeżeli sobie uświadamiamy, że jesteśmy jednym z drugim człowiekiem i z naturą, to stawianie sobie granic nie ma sensu. I w takim momencie połączenia, dopiero wtedy czujemy się naprawdę błogo, radośnie, bezpiecznie. Tyle tylko, że nie jest to udziałem cywilizowanego człowieka. Ten poszukuje bezpieczeństwa. Ten uczy się stawiać granice, ten uczy się separować. Jak to zrobić? Jak stawiać granice? Jak się separować? Można się tego nauczyć. Można się nauczyć tego dzięki kursom NLP albo asertywności. Można się tego nauczyć w relacjach z innymi osobami. Można się tego nauczyć w sprzedaży, podróżując. Można się nauczyć granic swojego ego na wiele różnych sposobów. Można też się uczyć łamać granice. Można też się uczyć, jak się przybliżać. I to jest o wiele ciężej. Nie jest tak ciężkie nauczyć się stawiać granice, jak pozwolić innemu człowiekowi, żeby przybliżył się do nas, żeby wszedł w naszą przestrzeń. Bo tak naprawdę to tylko intymny kontakt z drugim człowiekiem, budujący zaufanie, powoduje prawdziwe bezpieczeństwo i przynosi każdą radość. Prawdziwe pytanie z serca brzmiałoby, jak się przybliżyć, jak znaleźć wspólną wibrację z drugim człowiekiem, a nie jak postawić mu granicę.